Dzień dobry. Nie wiem, na razie tak. Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo mi miło, że Państwo tutaj są ze mną. W drugiej sali mam wielką konkurencję. Michał Wiśniewski się w tej chwili produkuje, więc czuję się równie popularny. Będę mówił o czymś zupełnie innym. Chciałbym Państwu opowiedzieć o pewnym sensie, o takim wyobrażeniu, które teraz tworzę, nawiązując do wystąpienia pani Miłady Jędrysik, Doliny Muminków, a więc o takim systemie, który pozwala użytkownikom w sposób łatwy, prosty oraz funkcjonalny korzystać z treści kultury, w tym wypadku książek elektronicznych, dzielić się nimi i wymieniać. Chciałbym Państwu opowiedzieć o społecznościowym systemie wymiany książek, sprzedaży książek, poniekąd o tym, co jest książką elektroniczną, a co to książką elektroniczną nie jest, a przy okazji zastanowić się, czemu rynek cyfryzacji, który w innych dziedzinach kultury w naszym kraju, takim jak na przykład muzyka, bardzo silnie wpłynął i dynamiczny na rozwój na przykład sprzedaży muzyki cyfrowej, a czemu w Polsce ta dynamika rozwoju książek elektronicznych, mimo tego silnego rozwoju ruchu rynku cyfrowego, nie odbywa się tak płynnie i tak płynnie i dynamicznie. Chyba sobie to jednak położę, będzie mi wygodniej. Dobra. Pierwsze pytanie. Co jest książką elektroniczną, a co taką książką elektroniczną nie jest? Okej. Okay. Biorę do ręki ostatnią książkę Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, i na samym początku czytam zdanie wydawcy, że ze względu na specyfikę wydań elektronicznych e-book nie zawiera niektórych elementów typograficznych zawartych w książce. Składniki te stanowią integralną część papierowego wydania dzieła, jednakże nie wpływają na jego warstwę merytoryczną. Dostaję w ten sposób od wydawcy bardzo prostą, jasną informację, że książka elektroniczna nie jest tą samą książką, którą mamy w papierze, ale jest to w jakimś stopniu przekaz negatywny, ponieważ nie jest to informacja o tym, co nowego, co fajnego, co lepszego będzie w książce elektronicznej na przykład, że znajdziemy tutaj te interaktywne mapy, bo to jest książka, która pokazuje stary świat, że znajdziemy tutaj możliwość dodawania własnych komentarzy, że znajdziemy tutaj możliwość wstawiania swoich zdjęć, na przykład podróżując tą książką po wschodzie, tam gdzie dzieje się akcja tej książki. Nie, dostajemy informację, że książka jest inna, że książka jest poniekąd słabsza niż książka papierowa. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego ludzie nie lubią e-booków? Dlaczego tak zakładają? Ponieważ treść, która idzie z rynku wydawniczego, to jest taka, że książka elektroniczna to nie jest taka zupełnie pełna książka, jest produktem ułomnym. Bo co my się dowiadujemy od wydawcy najczęściej, jeśli chodzi o książkę elektroniczną? Że książka elektroniczna nie jest tańsza przede wszystkim, ponieważ nie jest tańsza, powinna być równie droga jak książka papierowa. Chociaż jak widać po tym przykładzie nie jest tym samym. Dowiadujemy się, że książka, mimo tego, że ją kupiliśmy, nie do końca jest nasza, bo tak naprawdę nie powinniśmy jej pożyczać nikomu, dawać swoim dzieciom, a nielegalnie odsprzedawać. Dowiadujemy się, że generalnie poruszamy się na granicy prawa, bo tak naprawdę to jesteśmy poddani takiemu terroryzmowi prawnemu, bo się boimy, że udostępniając tą książkę komukolwiek, jednak popełniamy przestępstwo. I co więcej, dowiadujemy się, że to nie jest wcale bardzo wygodny sposób czytania książki, ponieważ potrzebujemy do tego specjalnego czytnika, co też nie jest to prawdą. Z tego powodu ludzie nie lubią czytać e-booków, ponieważ rynek wydawniczy stara się udowodnić, że to nie jest pełnoprawna książka i że tak naprawdę lepiej jest cały czas być fanem książek papierowych. Ale czy tak musi być? W październiku 2014 roku jeden ze sprzedawców książek elektronicznych, sklep legini.pl, dokonał takiego badania wśród ludzi, którzy kupują e-booki, zadając im pytanie, dlaczego korzystają z nieformalnych źródeł książek, czyli dlaczego ściągają książki pirackie, a nie kupują. Pierwsza odpowiedź była, jak sobie łatwo uświadomić, prosta, dlatego że książki elektroniczne są za drogie. Natomiast pozostałe dwie odpowiedzi były bardzo interesujące, dlatego że książki elektroniczne w obecnym systemie dystrybucji nie są łatwe i przystępne. Trudno jest je zdobyć, trudno jest je ściągnąć. Są trudne w zakupie tak naprawdę. Więc jaki stąd płynie komunikat który użytkownicy kierują w kierunku wydawców? Mówią tak, kupowalibyśmy wasze książki i chcielibyśmy używać książek legalnych. Gdyby te książki były łatwe w użyciu, proste, gdybyśmy mogli je pożyczać, gdybyśmy mogli je udostępniać innym.
Co zrobić, żeby tak się właśnie stało? Jak zrobić, żeby te książki były miłe i łatwe w użyciu i żeby się dobrze, dobrze rozprzestrzeniały? Co ja sobie o tym myślę? Przede wszystkim trzeba sobie twardo postawić odpowiedź na to pytanie, że książka elektroniczna jest zupełnie innym produktem niż książka papierowa, a więc nie może naśladować zachowań i funkcjonalności książki papierowej, czyli nie powinna być sprzedawana w takim tradycyjnym systemie sprzedaży książek papierowych, ustawiona na półce, trzeba ją sobie kliknąć, pobrać, ściągnąć do siebie na półkę, następnie użyć 15 rodzajów konwerterów, żeby móc ją czytać. Ponieważ to jak gdyby jest zaprzeczeniem tego, czym jest książka elektroniczna. Książka elektroniczna jest książką dostępną od zaraz, która powinna być czytana w momencie, kiedy się ją chce czytać. A więc ona powinna istnieć, jest to jak gdyby silnie wpisana w sam ekosystem internetu. To, co jest też ważne, żeby książki jak gdyby się popularyzowały, to jest to, żeby one miały takie poczucie, że są fair, ponieważ w tej chwili jest postrzeganie książki e-bookowej, że ona nie jest do końca fair, ponieważ ona się różni od książki papierowej, choćby na przykład możliwością ilości przeczytań, bo na pewno się Państwo zastanawiali, ile razy książka papierowa jest czytana, kupiona raz, a ile razy jest czytana? Minimum 10 razy. Czytają dzieci, czytają ją znajomi, ktoś ją pożycza, potem idzie do antykwariatu, potem jest sprzedawana. Wszystko się to odbywa w ramach jednej opłaty. Natomiast jeżeli chodzi o książkę elektroniczną, wydawcy uważają, że ta książka nie powinna być w ogóle używana w sposób poza jednym użytkownikiem, a więc to jest zdecydowanie utrudnienie tego systemu. I ja sobie właśnie pomyślałem, jak to można zrobić, żeby książka była przyjazna i łatwa dostępna. Jak ją dobrze można byłoby sprzedawać? I to, co mi się wydaje, to co jest najfajniejsze, to jest tak. Ta książka powinna znaleźć się w ekosystemie internetu. Ta książka powinna znaleźć się wśród społeczności, a więc powinna być dystrybuowana przez społeczność, nie przez sklep. Czyli ta książka powinna być... dokładnie. To jest społeczność i kluby książki. Się cofnąć. To jest to, że książka powinna być fair i to jest, że książka powinna być sprzedawana przez społeczność, czyli należy wykorzystać energię zawartą w społecznościach, czyli zmierzać w kierunku zmiany modelu sprzedażowego z tradycyjnego na taki całkowicie cyfrowy model sprzedaży, poszerzyć rynek. Tak się dzieje w systemie, za który jak gdyby odpowiadam, w systemie PeopleReadMe. To jest system, który pozwala użytkownikom tworzyć własne czytelnie, tworzyć półki z książkami, pokazywać te półki swoim znajomym, przeszukiwać te półki wśród znajomych, podglądać, co znajomi czytają, szukać książek wśród ulubionych celebrytów, zaglądać do wydawców, do autorów, do bibliofilii. Ten system pozwala książki czytać od razu. Czyli w momencie, kiedy znajdujemy książkę, która nas interesuje, my nie musimy jej pobierać. My ją klikamy i zaczynamy czytać. Jeżeli książka jest darmowa, bo na darmowej licencji, albo autor chciał, żeby ona była za darmo, bo dopiero na końcu za nią zostać pieniądze, to ona się otwiera do końca. Gdy książka jest płatna, a tak się dzieje z większością wydawnictw, głównych hegemonów wydawniczych na rynku polskim, ta książka się w pewnym momencie zamyka, to znaczy po takim procencie, jaki wydawcy zgadzają się na udostępnienie. W moim widzeniu i w mojego systemu najfajniej by było, gdyby książkę można było doczytać do połowy, ponieważ książka doczytana do połowy powoduje już wytworzenie się emocjonalnego związku z autorem. To znaczy człowiek, będąc w połowie książki, jak na przykład czyta kryminał, to jest bardzo zainteresowany, co dzieje się dalej i bardzo chętnie będzie chciał kupować ją dalej. No niestety obecne umowy autorskie zakładają, że książka może być otwarta w większości do 5%, co niewiele pomaga i rozwijaniu tego rodzaju systemu. Co więcej, to właśnie dzięki temu, że książka jest w społeczności, a nie w sklepie, książka się wspomaga i sama się jak gdyby rozpowszechnia, ponieważ to, ponieważ sama obecność książki w tych czytelniach, wśród znajomych, na własnych półkach, to trochę podobnie jak w Facebooku, mobilizuje ludzi do czytania tych książek. Mobilizuje do tego, żeby się tymi książkami interesować, żeby kupować książki. Co więcej, nasz system zakłada istnienie czytelni z tak zwanym dozwolonym użytkiem, czyli właśnie tego, żeby książka była fair. Czyli kupując książkę, mamy możliwość udostępniania tej książki w systemie najbliższej rodzinie, co z drugiej strony generuje mechanizm na przykład kupowania książki na spółkę, to znaczy ludzie mogą, rodziny mogą kupować książki razem i wspólnie je czytać, co też de facto powoduje, że książki się zdecydowanie szybciej rozwijają. To, co przed chwilą mówiłem, kupowanie w trakcie czytania, czyli kupowanie po przeczytaniu połowy książki, powoduje emocjonalne podstawy zakupu, kupowanie z czyjejś czytelni. To jest taki pomysł na to, aby
aby dać nowe życie e-bookom w Polsce, które się w tej chwili nie rozwijają, ponieważ sprzedają się w sposób całkowicie tradycyjny, a głównym pytaniem wydawcy, w momencie, kiedy się do niego przychodzi, chce się mu powiedzieć, słuchaj, chcielibyśmy książkę sprzedawać fajniej i lepiej, dać jej łatwy dostęp dla użytkowników. Pytanie wydawcy jest jedno, czy książka będzie watermarkowana? I z tym pytaniem od wydawców Państwa zostawiam. Dziękuję bardzo.